No żeśmy się wpakowali w kłopoty, widzowie, spójrzcie na niego, to jest gruby policjant i pilnuje mnie, zamknął mnie we więzieniu, mnie pilnuje, żebym nie uciekł, ale ja mam tutaj jakieś wyjście, teleport, także nie traćmy czasu i teleportujmy się, zobaczmy gdzie się pojawimy, a wy możecie zostawić łapeczkę w górę, tak, tak, zostawiajcie, klikajcie wszyscy, żeby mi się udało uciec przed tym grubym policjantem, bo on jest zły, jest niedobry, naprawdę jest niedobry, na święta dajcie mi łapeczkę w górę, a my wchodzimy tutaj do portalu, zobaczymy co się stanie, ale przed tym jeszcze bym zapomniał właśnie, ej, o subskrypcji wam powiedzieć, nie zapomnijcie zostawić subika takiego czerwonego, bo dobijamy też 300 tysięcy subów, także klikajcie wszyscy bez wyjątku, a ja wchodzę 3, 2, 1, wchodzę i się teleportuję, w głowie mi się kręci, wow, jak się w głowie kręci po tym teleporcie, uspokój się, uspokój, wow, dobra, wszystko się normuje, ej, gdzie ja jestem, co się stało, Barry, o nie, dalej jestem za kratami, nic się nie poprawiło. Barry jest tutaj, koło mnie, patrzy się na mnie. Ej, ty, wieśniaku, i tak tu stąd ucieknę. Czekajcie, ej, to nie jest Minecraft, to jest Roblox. Co jest grane? Nie mam włosów, zniknęły mi włosy i jest jakiś niebieski ludek koło mnie. A ma Yoshi? Nie wiem, kto to jest, ale dobra. Ej, koleżko, zostaniesz moim przyjacielem, jeżeli tak, to podskocz dwa razy. Czekajcie. Ej, on zostanie moim przyjacielem, on mnie słyszy. A Barry co zrobił, widzieliście? Fuj, jak śmierdzi. Dobra, już chyba jest w porządku. Ej, ten Barry tutaj nas pilnuje, pierdzi cały czas. On chyba chce, żebyśmy my tutaj padli normalnie, a my musimy z tego więzienia uciec. Także ruszamy się. Ej, przyjacielu, słuchaj, może ja pójdę przodem, a ty za mną. Tu jest jeszcze jeden koleżka z nami. A, spadłem, ktoś mnie zepchał. Nie róbcie tak więcej. W ogóle, ej, tu jest policjant Skibi Dibi. Zobaczcie, głowę sobie z tego, z toalety wyżywala. No ale dobra, mało ważne. My musimy stąd jak najszybciej uciec, także postarajmy się. Otwieramy tutaj do wentów drzwiczki i przechodzimy sobie dalej. My musimy dać radę po prostu uciec przed tym Barry Prisonem, grubym policjantem, a to nie będzie takie łatwe. Dobra, słuchaj przyjacielu, musisz iść za mną, tylko uważaj, nie spadnij na dół, bo nie wiem, co się wtedy stanie i raczej nie chcę wiedzieć. Dobra, ja dałem radę, przeszedłem dalej. Tu mamy jakiś czerwony guzik do naciśnięcia, także naciskamy i przechodzimy. Wow, damy radę, tak jest, dałem radę. A tu mam jakiś klucz wielki, ogromny i będę musiał coś chyba wywalić. Chyba to, tak mi się wydaje. Tak jest, rozwaliłem i wchodzimy do wentów. Przyjacielu, biegniesz ty za mną, czy nie? Czy chcesz kupić skibar? Nie chcę nic kupywać. Tam jest Barry, jest ku niego. Szybko schować się, on tam pierdzi cały czas. Schowajmy się za ścianą, teraz mnie nie widzi, ale ja stąd muszę jakoś uciec. Tylko w którą stronę? Czekajcie, ten Barry tu jest blisko, żeby mnie nie zobaczył. Niech on idzie w drugą stronę i wcale mnie nie widzi. No idź stąd, Barry, idź stąd. Dobra, idzie. Dobra, no to my teraz biegniemy, wkraczamy. Musimy guziczek nacisnąć, tak jest, nacisnęliśmy i teraz po schodach szybko wejść. A nie, ten chłop mnie zatrzymuje, próbuje mnie zatrzymać, a policjant za mną biegnie. Patrzcie się na to, nawet po schodach wchodzi, co jest grane. Szybko, tutaj już nie wejdzie. I co, wejdzie czy nie wejdzie? Nie wejdzie, ale słabiak, jeszcze się zablokował tam. Ciekawe, gdzie jest mój niebieski przyjaciel, który był za mną, ale już go nie ma, nie wiem, ale tu jakiś chłop biegnie, ej, przebiegł koło tego grubego policjanta, policjant go nie widział, bo był zajęty mną. Dobra, przechodzimy sobie dalej, tutaj musimy iść po jakichś rurach, ej, gościu, idź szybciej, bo normalnie zahaczę zaraz u ciebie, oj, biegnie mój niebieski przyjacielu, guzik czerwony po prawej stronie musisz nacisnąć, tak, ej, zginął, a, czyli ten Barry go złapał, dobra, będzie miał drugą próbę, popatrzymy jak mu to idzie, widzicie, to on, biegnie, ten mój przyjaciel, wciskaj czerwony guzik i na schody, szybko, tylko byle cię nie złapał, daję radę, idzie i chyba mu się uda, czekajcie, czy da radę, hop, i dał radę, tak jest, super, elegancko, dobra, no to ja już wchodzę do wentów, mój przyjaciel tutaj zaraz mnie dogoni, a my schodzimy tu na dół, dobra, okej, teraz jesteśmy w łazience, dobra, i tu mamy drzwi chyba do otworzenia, no nie mówcie, że ja będę kiblem wychodził, nie, ja kiblem się nie daję, tu jest jakaś łopata, tu jak wali, tu chyba ten policjant był, dobra, to zamykamy, tu jest jakaś niebieska woda, to nie, dobra, weźmiemy łopatę i kopiemy tutaj dół,
przyjacielu, kop dół, kop dół. Musimy się wkopać jak najniżej. Hop, siop, rozwalamy tą ziemię. Wkopujemy się jak tylko najbardziej idzie. Ej, nie tak szybko i mnie nie pchaj, bo jeszcze mnie zepchasz do jakiejś lawy. Tutaj mamy lawę i chyba będziemy musieli ją przeskoczyć. Także powoli, delikatnie, tak żeby nie spaść po kamieniu. Oj, super! Ej, chyba nam się uda. Zobaczymy, czy to więzienie będzie miało więcej pułapek. Ej, ja mam, mam pomysł. Wezmę tego mojego przyjaciela w robie w coś. Czekajcie. O, i wpadł do lawy. Przyjacielu, dawaj, 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 przyjacielu, dawaj. Dawaj, przyjacielu, musisz sobie poradzić. Jeszcze raz, dawaj, 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 no. Dawaj, 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 no, no i dawaj. Ej, przyjacielu, dawaj, no czemu ci nie idzie? Dawaj, 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 z żartów sobie. Ej, dał radę! Przeszedł to, co jest grane, jak on to zrobił. Dobra, idziemy dalej, udało mu się. Biegniemy, biegniemy. A nie! Ja wpadłem do kolców! Ej, dobra, nie widziałem tego. Okej, musimy to przeskoczyć, tak żeby było dobrze. Przyjacielu, poczekaj na mnie. Musimy razem iść, tylko uważaj, kula leci! Bo mój chłopa przejechał. Ej, mnie też przejechał, przecież co? Ja byłem daleko! To przecież to nie jest możliwe. Poczekajcie, o, mój przyjaciel jest trochę dalej. Dobra, kula niech przeleci. I my teraz lecimy, lecimy, lecimy! Przyjacielu, poczekaj na mnie. Ja muszę iść przodem. Albo wiesz co? Albo razem pójdziemy. Tak będzie najlepiej. Kula leci, dobra? A my wychodzimy i biegniemy szybko, szybko, musimy zdążyć przed kulą i zdążyliśmy, ha, udało się, kula leci, dobra, niech nas spokojnie przeleci i my teraz tutaj, do schodów, przyjacielu, już biegnę, teraz mnie wyprzedziłeś, widzisz, poczekaj, poczekaj, ja pójdę tutaj przodem, zobaczę, co mnie czeka, o nie, tu ten bar jest, tu ten bar jest, nie, nie, co ma za hełm na głowie, a ja muszę przycisk nacisnąć, żeby mi się brama otworzyła, dobra, idziemy i tą linę pociągnąć, dobra, pociągnąć. No to teraz uciekam przed nim, uciekam, uciekam, kółko zrobiłem, normalnie on jest tak gruby, że nie może mnie dogonić, on ma jakąś flarę w ręku, czy co to jest? Dobra, przeskakujemy, haha, gruby policjant, nie dał rady mnie złapać, a ja sobie przeszedłem, to normalnie, no i jest łatwo, elegancko, wchodzimy na samą górę, no i co? Mojego przyjaciela niestety z nami nie ma, przyjacielu, idziesz ty do mnie? Dawaj szybko, ja już idę na górę. Tu mamy jakąś windę, także naciskamy guzik. Tutaj, ej, co się stało? Winda mnie wzięła na dół. Dobra, chyba nie ten guzik miałem nacisnąć. Dobra, naciskamy ten guziczek i lecimy do góry windą normalnie. Takie dwa łańcuchy mnie ciągną. Gdzie jest mój przyjaciel? Ja go dalej nie widzę. Na dole go nie ma. A chcę z nim to ukończyć. Po prostu uciec, wiecie, on mi pomaga, nie? On jest w porządku, chłopak. Normalnie, także ucieknę razem z nim. Teraz wezmę energetyka, jaką wypiję, czy co to jest, jakaś substancja i będę musiał przeskakiwać, patrzcie, po takich słupkach skaczę i doskakuję, jak na razie idealnie mi to wychodzi, ale no ja się wcale nie dziwię, w parkurach to jestem najlepszy, chyba najlepszy, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że jakiś widz jest lepszy ode mnie, no to koniecznie dajcie znaka w komentarzu i możemy się sprawdzić przy jakiejś konkurencji albo coś, kto jest najlepszy, nie? O, ja już dobiegłem, elegancko przebiegłem i się zbekałem, fuj, jak to śmierdzi, dobra, idziemy do góry, nie, no żartuję, ja nie bekam, ja nie bekam, to tylko w Robloxie, tak. Dobra, ale mój przyjaciel, mojego przyjaciela dalej nie widać, no cóż, idę bez niego na razie. Muszę jak najszybciej to przejść. Tutaj mamy pomieszczenie do przechowywania. Dobra, ciekawe co tu będzie. Odrodzenie, klikamy to i musimy wziąć drabinkę. Dobra, no to zabieramy drabinkę, hop, siup, łapiemy ją i musimy stąd wyjść. Także szybciutko, szybciutko, do góry, lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj pisze, znajdź drabinę, a drabinę ja już mam. Ha, ha, dobra, dobra, teraz wchodzimy do wentów, tutaj do góry, podskoczmy i cyk na drabinkę, elegancko, ładnie, pięknie, widzicie jak to przechodzę, normalnie na mnie nie ma mocnych, dobra, tutaj musimy poskakać trochę, bo nas wentylatorek odpycha, ale my damy radę, bo jak nie my, to kto, nie, widzowie, jak nie my, to kto, no tylko my, dobra, przechodzimy, przechodzimy, tutaj jak szybko mi to idzie, ale to więzienie jest strasznie długie do przechodzenia, no ale dobra, byleby uciec od tego strasznego, grubego policjanta, ja z nim nic nie chcę mieć wspólnego, co nie? Także skaczemy tutaj, teraz tutaj. O, panie, to było łatwe, bardzo łatwe. Zamknij zawory. No dobrze, no to zamykamy zawory, nie ma problemu najmniejszego. Tutaj zamykamy zawór, tutaj teraz drugi zawór. Okej, jeszcze jeden mi chyba został. Także lecimy tutaj. Ej, mi się wydaje, że ja kiedyś w takim więzieniu podobnym prawie już spadłem. Podobnym już byłem, ale nie wiem, może mi się to wydawać. Chociaż, no wydaje mi się, że jakbym to dzisiaj przechodził, nie? Jakbym wszystko na pamięć pamiętał, albo jestem tak dobry w tym, nie? Po prostu. Zakręciłem zawory, także mogę teraz przejść. Żadna para mnie nie oparzy, także idziemy.
idziemy sobie, przechodzimy to. Elegancko mi tu idzie, ale mojego przyjaciela dalej nie widać. Dobra, najwyżej przy końcu na niego zaczekam, nie? Ciekawe, jaką w Minecrafcie wygląda, może go spotkamy, może mi się uda. No chyba, że nie dojdzie, no to trudno się mówi. Będzie musiał radzić sobie sam, albo któryś z widzów mu pomoże, nie wiem. Chyba, że ja kiedyś mu pomogę w przyszłości, jak tu jeszcze raz przyjdę. Zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj wentylator mnie pcha, wow, jak mocno! Okej, przeskakujemy to. Tutaj są takie coś do przeskakiwania, także przeskakujemy. Elegancko, ładnie, pięknie. Już prawie na końcu jesteśmy. Wow, teraz tutaj. Patrzcie, przejdę to bez problemu, bez żadnego padnięcia. Dałem radę. A teraz po drabince do góry. Zasuwamy jak najszybciej się tylko da. Teraz wentylatorek do góry. Tak jest. Tutaj, do środeczka. Panie, kto by to szybciej zrobił? Kto by uciekł szybciej niż ja z tego więzienia? No chyba nikt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem dlaczego, ale ja włosy zgubiłem i jestem łysy. O nie, tu jest jakiś straszny kucharz z patelnią. On mnie będzie gonił chyba. O nie. Dobra, będziemy musieli go rozwalić, ale potrzebuję do tego broni, a broń widzę tam. Jedzenie zuka. O, czyli to bazuka jest. Bazuka z jedzeniem. Okej, no to bierzemy tą bazukę i idziemy nawalać tego kucharza. Cyk, mamy bazukę. Gdzie jesteś, kucharzu? O, tu jest. O nie. Zrobił mi coś. Dobra, nawalamy. Padniesz, kucharzu. Nie dopadniesz mnie. Jesteś zbyt słaby. Ha, nawalamy kucharza. Tak jest, idealnie. W głowę, w dyńkę go. No, tak jest. Jeszcze ze dwa razy i padnie. O, raz i padł. Elegancko przeszedłem, pokonałem tego chłopa. No i teraz idę. W ogóle jedzenie mogę rzucać, widzicie? Hop, z bazuki. No i dobra. Lecimy dalej. Kucharza pokonaliśmy, to teraz zlatujemy na dół. Ło, jak się rozpędziłem. Panie, co się dzieje? Ej, dobra. I wylądowałem. Okej, no to będziemy musieli stąd wyjść. Czyżby rurami? Chyba nie. Czekajcie, co tutaj jest? O, jest drabina. Dobra, drabinką sobie wejdziemy do góry i po prostu stąd uciekniemy. Miejmy nadzieję, że to już koniec jest, że stąd już wyjdę, że nic, żadnych niespodzianek mnie nie spotkają. A nie, jednak mnie spotkają. Lasery to są! Ej, laserów ja się boję! A dobra, jednego ominęłem, to teraz drugiego tak chaotycznie trochę, ale chyba dam radę! Ło, widzieliście to? Na milimetry! Dobra, teraz tutaj! Elegancko, ostatni laser! Semek, dasz radę! Tak jest, dałem radę! Uuu, i teraz tutaj! Jest! Udało się! Ale jestem kozak! Dobra, przechodzimy i uciekamy! Wychodzimy z więzienia! Czyżby? Wychodzimy? Nie wychodzimy. Musimy tam użyj metalowych desek, aby przejść. Ej, tam jest końcówka! A tu mamy kolce. Dobra, metalowe deski. Szukamy metalowych desek. Gdzie one się mogą tutaj podziać? Zdobądź swoje deski tutaj. A, czyli mamy deski. Dobra, elegancko, chyba jedna mi starczy. Będę podnaszał i przenaszał. Patrzcie, nie muszę iść po drugą deskę, tylko biorę tą samą i teraz muszę ją równo położyć, żeby ona mi nie wypadła. Czekajcie, równo. Dobra, teraz jest równo. Elegancko po tym przechodzimy. To jest taki trap. Trap to się nazywa w offroadzie, tego używają. Dobra, ja dałem radę na szczęście wyjść i mamy wolność! Tak jest! Strzelaj w ramiona. Co? Ej, tu jest jeszcze jakiś robot! Dobra, mam strzelać w ramiona. No także nawalam w ramiona. Muszę z nim wygrać. A masz, ty zbóju niedobry! A masz, no czemu nie strzelasz? A, bo bazuka była odwrotnie. Dobra, nawalamy go. O nie, on mnie strzela tu! A masz, chodź tu. Tak jest, dostaję strzały. Dobra, jedną rękę już rozwaliłem. To teraz drugiego tutaj, drugą rękę. Dostaniesz, to jest Barry Prison, on siedzi w robocie w środku. Ja muszę go pokonać, nie ma innego wyjścia, muszę go rozwalić. A masz, o nie, on do mnie strzela. I tak jest, Barry Prison. Ale jesteś cienki. Eksplodował jak trzeba. Dobra, mamy tutaj wóz, słuchajcie. Nie widzę tu mojego przyjaciela, także będę musiał sam odjechać, niestety. On będzie miał tu drugi swój samochód. Także my wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy sami bez niego, czekam. Wyjeżdżam, bum, rozbijam bramę i stąd wyjeżdżam. Teraz muszę iść na samolot, żeby wylecieć stąd, bo chcę wrócić z powrotem na Minecrafta. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy też nie. Dobra, no i co? Wysiadka tutaj? Już wysiadka? Wysiadamy. Oj, strzałki są, w którą stronę mam iść. Panie, to nie ja pierwszy chyba uciekam tylko z tego więzienia. A tutaj co leci? Ej, to wiatr coś tam pchał. No ale dobra, nieważne. My idziemy na samolot. Samolot powinien się znajdować na górze tej właśnie... Tutaj, tej górze. Tak, dobrze mówię. No dobra, no to teraz idziemy po drabinkach do góry i obyśmy tego samolota znaleźli, żeby on nam nie odleciał, nie? Przed nami. Może ktoś tutaj jeszcze był zamknięty w tym więzieniu i zabrał ten samolot. Oby nie. Dobra, tu musimy doskoczyć. Idealnie. Doskoczyliśmy, daliśmy radę.
To jeszcze tutaj, czekajcie, hop, 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 o, idealnie, idealnie przechodzę to. Dobra, to tutaj teraz na górę, na górę, na górę wchodzimy. Jest samolot! Ej, przyjacielu, życzę ci powodzenia, dasz radę. Na razie go nie widzę tutaj, no niestety go nie ma, on do nas nie dojechał, ale może go kiedyś spotkał w Minecrafcie. Zobaczymy, może to któryś z widzów. Wsiadamy i odlatujemy. Także na razie, przyjacielu, powodzenia ci życzę, a my odlatujemy do Minecrafta. Także widzowie, widzimy się za chwilę w Minecrafcie. Muszę się pojawić w Minecrafcie. Wow, i wyszliśmy z tego. Jest, udało się. Ej, Barry Prison został zamknięty. Haha, przeszedłem, uciekłem to i zamknąłem go. A więc tak, Barry, ze mną się nie zaczyna, rozumiesz to? No właśnie. Dobra, słuchaj, Barry, nie chcę nic mówić, ale cię tutaj zostawię. Nie wyjdziesz stąd, będziesz już tutaj zamknięty na zawsze. A my uciekamy, widzowie. Wolność! Tak, to jest to! Także nic innego mi nie pozostało, jak zaprosić was na mojego Instagrama, jak i na mój drugi kanał. Serdecznie was zapraszam. Wbijajcie, wszystkie linki macie w opisie, a za niedługo na moim Instagramie coś się pojawi. Także wbijajcie, zostawcie obserwacje i sami obserwujcie. Tak, patrzcie codziennie albo, no nie powiem, nie zdradzę wam, kiedy coś dodam, ale coś dodam i to bardzo ważnego, także obserwujcie. A i się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej!